Siemanko. To, co miało miejsce dzisiaj w szachach za sprawą Jana Krzysztofa Dudy, ma szansę naprawdę przejść do takiej najnowszej historii polskich szachów. Rozgrywał on partię z bardzo młodym zawodnikiem Gukeszem z Indii, urodzonym w 2006 roku, czyli 15-letnim aktualnie. I musiał on wygrać. Była to bardzo, bardzo ciekawa partia. Specjalnie dla Was zostawiam też ocenę pozycji, czyli termometr po prawej stronie szachownicy, żebyście na bieżąco mogli śledzić, jak ta pozycja zmieniała się według komputera właściwie nieraz z ruchu na ruch. Jednak zanim przejdziemy do samej partii, chciałem Wam opowiedzieć pewien kontekst, a mianowicie dlaczego pokazuję Wam tę partię i dlaczego jest naprawdę bardzo ważna i chciałbym, żebyście się z nią zapoznali. A mianowicie, Jan Krzysztof Duda bierze udział w turnieju Goldmany Asian Rapid 2021. Jest to taki turniej organizowany przez Magnusa Carlsena w szachach online, to znaczy zawodnicy grają ze sobą przez internet. I formuła tego turnieju wygląda w ten sposób, że 8 najlepszych zawodników z 16 awansuje do fazy pucharowej, a wcześniej przez 3 dni grała turniej każdy z każdym. I najlepszych 8 potem awansuje do fazy pucharowej, no i zwycięzca, osoba, która wygra w finale, wygrywa po prostu cały turniej. W ostatniej rundzie wiadomym było, że Jan Krzysztof Duda, grający właśnie z Gukeszem, będzie musiał swoją partię wygrać. Remis nie będzie dawał mu awansu do czołowej ósemki. Grał tę partię białymi i naprawdę oglądając ją na żywo można było przeżyć wiele rollercoasterów emocji. Także mam nadzieję, że Wam się moja analiza spodoba. Postaram się robić takie analizy częściej, także jeżeli Wam się podoba, możecie zostawić łapkę w górę. I co tam jeszcze youtuberzy mówią takiego fajnego? O, subskrypcję zostawcie. Ok, Jan Krzysztof Duda grał białymi, rozpoczął partię ruchem d4, d5, c4, e6, skoczek c3, c5. Jest to obrona tarasza, raczej uznawana za taki agresywny opening ze strony czarnego. No i tutaj biały, czyli Jan Krzysztof Duda, zagrał główny ruch, czyli bicie pionka, skoczek f3, skoczek f6, koniec g5. Goniec e6, e3, cały czas jest to, powiedzmy, główna teoria debiutu. c4 też jest bardzo znanym ruchem. Ogólnie chodzi o to, że chcemy trochę zamknąć tego gońca i chcemy zyskać trochę przestrzeni grając czarnymi. Natomiast białe mają też swoje argumenty w tej pozycji i Jan Krzysztof Duda wybrał ruch, który, no ja się osobiście nie spotkałem z tym ruchem. Baza na liczesie również mówi, że ten ruch jeszcze nie był nigdy grany, a mianowicie hetman a4. Dajemy szacha i tutaj przeciwnik popełnił pierwszy błąd, który Jan Krzysztof Duda bardzo dobrze wykorzystał. Bo to, co powinien czarny zrobić, to zasłonić się hetmanem, zaproponować wymianę hetmanów. No i teraz, jeżeli biały wybije, skoczek wybije, mamy wyprowadzone 3 figury, posiadamy trochę więcej przestrzeni, no i pozycja jest w miarę równa. Natomiast przeciwnik Jana Krzysztofa Dudy stwierdził, że nie chce wymieniać hetmanów, zagrał więc skoczek c6, no i tutaj następuje już w dziewiątym ruchu pewna kombinacja. Jeżeli chcecie, możecie zapauzować ten film i zastanowić się, czy widzicie, jaka tutaj kombinacja grozi czarnemu. Natomiast dla tych, którzy chcą sobie po prostu obejrzeć partię, Jan Krzysztof Duda zdecydował się na bicie tego pionka. Po prostu. I dlaczego to jest takie dobre? Ponieważ jeżeli przeciwnik nie zbije, no to oczywiście zdobywamy pionka, jest fajnie. Natomiast jeżeli przeciwnik zbije, co miało miejsce w partii, to teraz możemy zrobić widły. I teraz atakowany jest skoczek, atakowany jest goniec. No i jedna z tych figur mogłaby zostać stracona. Przynajmniej tak się wydaje. Ale na pierwszy rzut oka przecież trzy figury atakują tego pionka, a jest broniony tylko przez skoczka, więc dlaczego te widły są takie mocne? Ano właśnie dlatego, że jeżeli przeciwnik zagra taki naturalny ruch jak bicie, to nawet widzicie po termometrze, białe mają praktycznie wygrywającą przewagę. Dlaczego? Ponieważ możemy zbić i okazuje się, że w tym momencie, jeżeli zbijemy hetmanem, co nastąpiło w partii, no to przeciwnik, to Jan Krzysztof Duda jest w stanie zbić tego gońca, no i koniec końców zostanie z dużo lepszą pozycją, ponieważ jego figury będą dużo bardziej aktywne.
Natomiast wydaje się, że przecież można zbić tutaj pionkiem i nic z tego się nie dzieje, bo ten skoczek nadal atakuje, ale hetman broni. No i w następnym ruchu chcielibyśmy odejść i dostać z figurą więcej. Tylko że tutaj białe mają taki ciekawy ruch jak długa roszada i okazuje się, że nie ma możliwości obronić tego gońca i po prostu białe zbiją sobie tego gońca i prawdopodobnie wygrają partię ze względu na słabości tych pionków. Czarne chciałyby tutaj odejść i obronić tego gońca, ale dzięki temu szachowi, który nastąpił kilka ruchów wcześniej, no nie mogą tego zrobić, ponieważ skoczek jest związany. Także ta pozycja byłaby totalnie przegrana dla czarnego. Musiałby tu zostać jakiś losowy ruch wykonany. No i w tym momencie skoczek d5 grozi taka taktyka jak skoczek f6 ze zdobyciem hetmana. No i ogólnie no, nie jest kolorowa, jak to rapował kiedyś pewien człowiek. Z tego względu czarne zagrały hetman f6, skoczek d5. No i tutaj najlepszym ruchem, jaki wskazuje komputer, jest po prostu odejście hetmanem tu, żeby nie można było, żeby nie było tych widełek. Ale w tej sytuacji po hetman c4 białe po prostu zostają z dużo lepiej wyprowadzonymi figurami, no i z pionkiem więcej. Więc tutaj na tym poziomie jest to decydująca przewaga. Dlatego też Hindus zdecydował się zagrać dużo bardziej agresywnie i dał takiego szacha, który wydaje się, że jest niemożliwy, no bo zagrał tutaj. Zostało to zbite. Jan Krzysztof Duda mówi, no siema, oddałeś mi figurę za free, więc bierę. Jednakże tutaj taki ruch jak hetman b2 i nagle dwie figury są pod atakiem, no i wydawać by się mogło, że bardzo ciężko jest obie obronić. Natomiast tutaj Jan Krzysztof Duda znalazł najlepszy ruch w tej pozycji, zagrał skoczek c2, hetman c3, król f1, ok, mamy figurę więcej. Jeżeli mamy figurę więcej, to nie musimy się aż tak martwić o to, że ten król jest zderoszowany. Najbliższym planem Jana Krzysztofa Dudy powinno być właśnie zagranie gdzieś tutaj, tutaj schowanie króla, uaktywnienie wieży, no i wygranie partii z figurą więcej. Czarne natomiast zagrały bardzo silny ruch, który może nie wygląda na jakiś silny, bo to jest po prostu roszada, jednak jest to zastawiona pułapka, w którą niestety Polak wpadł. To, co powinien Jasiu zrobić, to po prostu odejście tą wieżą. Dlaczego? Zaraz zobaczycie po tym, co się stało w partii. Jeżeli zagrałby tutaj wieża E1, po prostu nic złego się nie dzieje, ta wieża jest broniona przez dwie lekkie figury, no i jest ok. Natomiast Jan Krzysztof Duda zdecydował się zagrać ten plan, który miał wcześniej na myśli, czyli zagrał G3. No i tutaj termometr już pokazuje, że jest bardzo źle. Dlaczego? Ponieważ ten hetman jest troszeczkę pozbawiony ruchów. I nagle okazuje się, że gdyby ta wieża mogła się znaleźć tu, to ten hetman będzie w bardzo złym położeniu. Dlatego też czarne zagrały wieża D5. No i bardzo duże kłopoty, bo jeżeli będziemy dalej realizować nasz plan, dostaniemy wieża A5, no i tu dosłownie najlepszym ruchem jest poświęcenie hetmana i uratowanie tego skoczka w jakiś sposób. Dlatego też w tym momencie Jan Krzysztof Duda zdecydował się zrobić drogę ucieczki hetmanowi, ale niestety wiąże się to z bardzo dużymi stratami materialnymi, ponieważ po skoczek D4, teraz wieża A5, to po prostu hetman D1, bronimy wszystko i jesteśmy w porządku. Dlatego tutaj nastąpiło bicie, no i Hindus mówi, siema Janek, ale chyba o czymś zapomniałeś. I zrobił tak zwane łubu-dubu na A1. Król uciekł na G2, poszło hetman C3 i w tym momencie czarne mają totalnie wygraną pozycję z dwóch powodów. Po pierwsze, cały tak jakby atak białego już wygasł. To znaczy, no, te figury niby może trochę wydaje się, że mogą atakować, ale na dobrą sprawę ten król tutaj jest stosunkowo bezpieczny, natomiast ten król może być w opałach, jeżeli tutaj nastąpią jakieś szachy. A po drugie, po prostu czysto materialnie. Czarne mają wieżę i jednego pionka, a białe mają za to tylko skoczka. Także to jest bardzo duża przewaga, która na tym poziomie jest praktycznie totalnie wygrywającą przewagą. Natomiast to, o czym chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć, to na pewno to, że
Trzeba mieć na uwadze fakt, iż jest to rozgrywany turniej rapidowy, to znaczy zawodnicy nie mają dużo czasu do namysłu. Za każdy ruch dostają jeszcze 10 dodatkowych sekund, jednak gdy zaczyna się niedoczas, no to różne dziwne rzeczy mają miejsce i na tym turnieju było to widoczne niejednokrotnie. Biały spróbował uaktywnić wieżę i to jest też coś, co mogę takim adeptom, którzy dopiero uczą się grać w szachy, na pewno doradzić, że w takiej sytuacji, nawet jeżeli jesteście do tyłu z materiałem, powinniście uaktywnić wszystkie te figury. Te dwie figury są już aktywne. Jedyna figura, która nic nie robi, to ta wieża, więc chcemy ją po prostu ustawić na B1, żeby coś tam atakowała. Nastąpiła wieża A5, Hetman D1, Hetman D3 i jak widzicie, Hetman D3 było pewnego rodzaju błędem ze strony Hindusa. Dlaczego? To, co powinien czarny zrobić, to powinien zrobić dokładnie to samo, co wcześniej zrobił Jan Krzysztof Duda, czyli wprowadzić swoją wieżę, która niczego na razie nie robi do gry. Związać tego skoczka, potem próbować w jakiś sposób atakować. Natomiast w tym momencie czarne grają bez tej wieży. Ta wieża jest niebroniona i pomimo tego, że w tym momencie wydaje się, że nie ma to żadnego znaczenia, to ma to ogromne znaczenie, to zaraz zostanie pokazane. Więc Hetman D3 było bardzo dużym błędem. Prawdopodobnie Hindus liczył na to, że biały wybije i przegra partię. Natomiast no, Jan Krzysztof Duda nie jest na tyle słabym zawodnikiem, żeby wymieniać hetmany w przegranej pozycji. Zrobił coś bardzo dobrego, a mianowicie dał szacha. I po F5 zbił to. I być może przeciwnik Jana Krzysztofa Dudy nie zdawał sobie właśnie sprawy z tego, iż ta wieża jest niebroniona. Być może on myślał, że po tym szachu będzie zasłonięcie i białe nie mogą pozwolić sobie na stratę wieży. Natomiast w tej pozycji, jeżeli czarne by zbiły, no to okazuje się, że nastąpiłby szach. Tutaj szach. Ten pionek również mógłby być stracony w przyszłości. Te pionki mogłyby zostać zepchnięte, no i mogłoby być bardzo, bardzo dobrze dla Jana Krzysztofa Dudy. Natomiast tutaj nastąpił ruch Hetman E4 i tutaj tym razem znowu Jan Krzysztof Duda popełnił bardzo duży błąd, jednak no, nie jest to na pierwszy rzut oka łatwe do znalezienia, ponieważ to, co zrobił Jan Krzysztof Duda, to zrobił bardzo naturalny ruch. Zobaczył, że jeżeli zagra F3, to traci tego pionka, no i ten król będzie w bardzo dużym niebezpieczeństwie. Więc zdecydował się zasłonić skoczkiem. Natomiast okazuje się, i to jest właśnie różnica pomiędzy ludźmi a komputerami, że komputer no, nie czuje strachu. Jeżeli widzi ruch, który po prostu jest silny, no to go gra. Nie boi się tego, że o, tutaj król jest trochę osłabiany. I było to też bardzo dobrze widać podczas mojej serii Alpha Zero kontra Stockfish, także jeżeli ktoś z Was nie oglądał, polecam. I tutaj okazuje się, że po F3, wieża A2, król idzie na H3 i mówi: ja jestem spoko. I teraz okazuje się, że wisi ten hetman, wisi ta wieża i nie można na przykład zagrać tutaj, bo po hetman B7 dostajemy jakiegoś szybkiego mata. Więc najlepszą kontynuacją byłoby bicie, ale tutaj po biciu król odchodzi, możemy dać takiego szacha i koniec końców po bardzo długim komputerowym wariancie, którego nie chcę wam tłumaczyć, bo mam tylko 2200 marne. Partia zakończyłaby się remisem. Jednak to jest dosłownie ponad 10 ruchów do policzenia. Na takim czasie było to niemożliwe, więc Jan Krzysztof Duda zdecydował się zagrać naturalny ruch skoczek F3, który niestety jest bardzo, bardzo problematyczny, ponieważ ten skoczek tutaj był bardzo aktywny, a w tym momencie jest związany, no i nie jest kolorowo. Nastąpiła wieża B4, białe próbowały tutaj atakować tego pionka i następne kilka ruchów to jest takie bardzo duże powiększanie przewagi przez Hindusa, to znaczy wieża C5, jeżeli mamy wolnego pionka, chcemy go wspierać wieżą, żeby on po prostu sobie szedł. W tym momencie taki dość defensywny, ale dobry ruch, a mianowicie wieża C7. Bronimy tutaj wszystkiego, żeby nic nam po prostu nie leciało w przyszłości. A zauważcie, że białe są trochę spętane. To znaczy, nie bardzo można się ruszyć czymkolwiek. Skoczkiem nie można być związany, królem nie możemy nigdzie, bo stracimy skoczka. Jeżeli się gdzieś ruszymy hetmanem, to ten pionek będzie pchany i
W przyszłości, tutaj nie podstawiamy hetmana, jeżeli nie musimy, ale w przyszłości mógłby być puszowany, więc Jan Krzysztof Duda zdecydował się zagrać wieża B5 po A6. Wieża E5, kto wie, może przeciwnik podstawi hetmana. Niestety nie nastąpiło to. Hetman A5, no i teraz jak już utorowaliśmy drogę, no to chcemy grać C3. Skoczek D4 i w tym momencie nastąpił taki ruch jak C2, który wydaje się być bardzo sensownym, tylko że okazuje się, że po wieża C5, jak widzicie, przewaga białego, znaczy przewaga czarnego troszkę spadła, z tego względu, że tutaj jest groźba mata, a jeżeli zostałyby te wieże wymienione, to okazuje się, że po takim bardzo fajnym ruchu, takim tematycznym, pyk, jeżeli przeciwnik zbije, no to mamy wiecznego szacha. I białe by się uratowały, chociaż warto zaznaczyć, że ten remis nie dawałby Jankowi zwycięstwa, znaczy awansu do kolejnej rundy, także ciężko powiedzieć, czy na to by poszedł, chociaż obiektywnie rzecz biorąc, no raczej nie miałby wyboru. Być może przeciwnik Janka to wszystko widział, zostało zagrane więc hetman E4, król H3, wieża C5, hetman C5, król B8, skoczek C2. I czarne wykonały teraz ruch, który nie wypuszcza całkowicie przewagi, ale miały coś dużo, dużo lepszego, jednak trochę mniej naturalnego niż to, co zostało wybrane w partii. Ponieważ tutaj wydaje mi się, że umysł szachisty działa w ten sposób, że dostrzega pewnego rodzaju motywy. Tutaj motywem jest na pewno to, że dwie figury są na jednej linii, na linii C, więc naturalnym ruchem jest zagranie wieża C8. Natomiast tutaj Hindus przeoczył bardzo ładną, nie mogę powiedzieć kombinację, ale bardzo ładny ruch, a mianowicie wieża D2. I niby możemy dać tego szacha, ale tutaj po znowu takim dość komputerowym wariancie możemy tak pochodzić trochę w kółko, ale po jakimś hetman C7 możemy się zasłonić, no i okazuje się, że jeżeli wymienimy te hetmany, to po prostu ta końcówka jest bardzo prosto wygrana. Dlatego tutaj wieża D2 było bardzo silne, a jeżeli przeciwnik nie zagrałby tego, tylko spróbował odejść skoczkiem, no to po prostu po wieża F2 grozi mat i czarne wygrywają. Dlatego tutaj no, wieża D2 wygrywało, a wieża C8 okazuje się, że nie do końca, ponieważ białe mają tego szacha i mogą ustawić skoczka na D4. I teraz chciałbym zrobić taką pauzę i zastanowić się w ogóle, kto tutaj ma lepszą pozycję i dlaczego. I myślę, że zresztą widzicie też na termometrze tutaj, że przewagę mają czarne, natomiast nie jest to takie oczywiste, ponieważ jeżeli białe zdobędą na przykład któregoś z tych pionków, to tutaj jeżeli ta falanga ruszy, to może się okazać, że to białe będą szybsze i to białe wygrają partię. Tutaj czarne zagrały H5, być może w takim celu, żeby tego króla w jakiś tam sposób ograniczać za pomocą tego pionka. Hetman D7, wieża F8, skoczek E6, wieża G8. Na razie tutaj wszystkie ruchy są dość naturalne. Po król G2 gramy H4, czyli ruch H5 był po to, żeby zostało zagrane H4 i jakieś groźby matowe, czyli teraz jeżeli białe zagrałyby jakiś totalnie losowy ruch typu coś takiego, no to po H3 tu dostajemy mata. Więc Jan Krzysztof Duda musiał się po prostu przed tym obronić i zagrał skoczek F4, żeby po H3 mieć możliwość zbicia tego. Nastąpiło więc bicie, wieża H8. Znowu, jeżeli skoczek się ruszy, no to hetman H3 będzie bardzo, bardzo groźny. Więc hetman D7, hetman G5, król F3 i w tym momencie czarny miał ostatnią szansę, wydaje mi się, na to, aby mieć dużą przewagę w tej partii. Bo po jego kolejnym ruchu Polak zaczął grać z taką bardzo dużą werwą i zakończyło się tak, jak się zakończyło. Ponieważ tutaj najlepszym ruchem, przynajmniej według komputerów, dlaczego jest to najlepszy ruch? No, ciężko mi jest powiedzieć, domyślam się, że to dlatego, żeby bronić po prostu tego pionka, jest ruch wieża F8. Bronimy tego pionka, no i w przyszłości, jeżeli przeciwnik zagra jakieś totalnie losowe ruchy, no to staramy się wymienić te hetmany i wygrać te
końcówkę. Czy ona jest wygrana? Ciężko mi powiedzieć. Natomiast na pewno jest trochę łatwiejsza do gry dla czarnego. Natomiast tutaj czarny wybrał ruch hetman h6. Chciał zdwoić się na tej linii. Sorry. Czarny chciał się zdwoić na tej linii, ale okazuje się, że chyba o czymś zapomniał, bo ten hetman bronił tego pionka. Nastąpiło więc hetman f5. Szach, ale król po prostu ucieka. Nie ma się czego bać. Pamiętajcie, że szachy są dobre, jeżeli coś za sobą niosą. Natomiast tutaj wieża d8. No, tacy zawodnicy jak Jan Krzysztof Duda raczej nie podstawiają matów w jednym, więc zostało zagrane hetman c2, król b8 i a4. I tutaj mamy bardzo ciekawą pozycję, ponieważ jeśli chodzi o materiał, to mamy dwa pionki i wieżę na cztery pionki i skoczka. Więc jest to dość wyrównane i w takich sytuacjach liczy się głównie to, kto pierwszy będzie w stanie uruchomić te pionki, swoje pionki. Czyli w takim idealnym świecie czarny zagra b5, b4, b3, b2, b1, dorobi sobie hetmana, albo do tego przynajmniej będzie dążył, natomiast biały będzie próbował pchać te pionki i samemu dorobić hetmana. I komu to wyjdzie lepiej, ten po prostu wygra partię. A jeżeli żadnemu nie wyjdzie, no to będzie remis. Nastąpiło wieża c8, hetman d3, kilka takich ruchów, które nie mają większego znaczenia, natomiast cały czas miejcie w głowie to, o czym mówiłem wcześniej, a mianowicie celem obu stron jest puszowanie ich wolnych pionków. Hetman d6, król a8, skoczek d5. Uaktywniamy figury, grozimy jakimiś widełkami. Nastąpiły więc szach. Tu, tu, tu. I problem w tej pozycji dla czarnego polega na tym, że jeżeli kiedykolwiek zbije, no to kończy się to po prostu wiecznym szachem na tych dwóch polach. Czarne prawdopodobnie chciały tutaj grać na wygraną, ponieważ mają przewagę wieży, zaskoczka, także nie zdecydowały się na to. Zagrały więc hetman d1, f3. I zobaczcie, że już tutaj mały kroczek został poczyniony do tego, aby wygrać tę partię. Wieża c4, król g5. Chcielibyśmy zapuszować tego pionka, ale po wieży a4, no, tacy zawodnicy przeważnie widzą takie motywy taktyczne, więc cóż. Więc zostało zagrane król g5 i teraz król a7. Dlaczego ktoś zagrał król, znaczy dlaczego przeciwnik zagrał król a7? Dlatego, że jakby na przykład zbił pionka, to po skoczek b6, widełki, przegrywamy i jesteśmy bardzo smutni. Dlatego zostało zagrane król a7, żeby ten król był troszeczkę bardziej bezpieczny. I teraz biały odpala swoich piechurów. f4, hetman b3 i zobaczcie na termometr. Termometr już skacze. f5, skoczek tutaj broni tego pionka, więc jest ok. Wieża c6, termometr jeszcze bardziej skacze i okazuje się, że dosłownie kilka ruchów białe z pozycji, gdzie te pionki stały dosłownie na tych polach, teraz już mają pionka na f5 i ten pionek potrzebuje tylko trzech ruchów, żeby stać się hetmanem. Wieża c5, jeżeli możemy, to wiążemy, ok, ale to nadal sprawia, że nasz pionek jest jeszcze bliżej pola przemiany. Hetman a4, czarne dopiero teraz zbiły tego pionka, natomiast no, teraz pozycja już jest bardzo, bardzo kiepska, ponieważ zostało zagrane f6 i bardzo często powtarzam wszystkim osobom, czy to podczas streamów, czy to podczas jakichś zajęć, na których tłumaczę końcówki, że to nie ma znaczenia, że tutaj są dwa pionki, skoro to te pionki decydują. To te pionki, może poza tym, są dużo bardziej zaawansowane niż te pionki, więc tych pionków równie dobrze mogłoby nie być w tym momencie. Liczy się tylko to, czy czarne będą w stanie zatrzymać tego pionka. Jak widzicie po termometrze, prawdopodobnie nie. Nastąpiła wieża c4, próby ataku na tego pionka i hetman e6. Tutaj bardzo możliwe, że można było zagrać f7, i po takim biciu gramy hetman d6 i okazuje się, że po jakimś takim szachu możemy odejść na h5. Czarny nie mają praktycznie żadnego szacha, grozi to robienie hetmana i wygrana partia. Jednak to jest bardzo ciężkie do znalezienia, szczególnie, że to już jest 60. ruch. Obaj zawodnicy mieli naprawdę bardzo małą ilość czasu, więc
Polak zagrał dużo bardziej spokojnie. Hetman e6. Jeżeli teraz czarne by zbiły tego pionka, to po hetman b6, powiedzmy król a8, f7, byłaby bardzo podobna pozycja. No i być może Polak po chwili namysłu właśnie coś takiego znalazł. To też poszło w partii. Mianowicie właśnie został zbity ten pionek. Hetman b6, tu. Hetman d8, tu. Hetman b6, tu. To jest bardzo częste podczas takich partii, że ze względu na to, że każdy ruch daje nam 10 sekund, to staramy się tych ruchów wykonać kilka bardzo szybko. I w tym momencie, dzięki tym dwóm szachom, Jan Krzysztof Duda zyskał 20 sekund, dzięki którym mógł właśnie przemyśleć to wszystko, czy na pewno nic nam nie grozi. Tu f7, hetman a3, bronimy się przed tym, przed awansem pionka. Teraz oczywiście nie można go dorobić, no bo hetman kontroluje to pole. Hetman c7, tu skoczek f6. I skoczek f6, jak widzicie, było bardzo dużym błędem, jednak bardzo ciężko było znaleźć w sumie, dlaczego tak jest. I tutaj dopiero komputery pokazują odpowiedź, że po hetman e3, król g6, czarny mają taki absurdalny ruch, jak wieża e5. Wydawać by się mogło, że w tej pozycji każdy człowiek raczej myśli o tym, aby dawać jakieś szachy, no bo jeżeli nie damy szacha, no to tutaj dorobimy hetmana. A tu okazuje się, że po wieża e5, jeżeli dorobilibyśmy hetmana, no to szach, tu, szach, no i przeciwnik nie ma jak się, białe nie mają jak się zasłonić, no i muszą chodzić po prostu w kółko. Jeżeli odejdą kiedykolwiek na tę linię, to mamy taką fajną sytuację, gdzie odsłaniamy atak na hetmana, zdobywamy hetmana i pozycja jest remisowa. Żeby atakować tego pionka, oczywiście hetmana nadal nie można dorobić, więc Jan Krzysztof Duda zdecydował się zagrać g4. Wieża a7. Teraz znowu nie możemy dorobić hetmana, bo po hetman e3 król odchodzi, tracimy i po prostu przegrywamy partię, bo straciliśmy naszego najsilniejszego pionka. Więc tutaj zostało zagrane hetman c4, wieża e5, król g6, hetman d6, hetman f4, tu, tu. I zauważcie, że ten król po tych wszystkich szachach za dwa ruchy nagle jest tutaj arcymistrz Pakleza powiedział, komentując tę pozycję, że biały król jest pod kołderką teraz, co nie? Jest otoczony przez dwa pionki, przez skoczka, nic mu nie grozi, a ten pionek nadal jest bardzo, bardzo groźny. Więc tutaj król a6, król odchodzi na h6, teraz już grozi dorobienie hetmana, więc hetman d8, skoczek h7, tu hetman f6. Ważne jest, żeby tutaj jak dorobimy hetmana, musimy niestety uważać na jakieś szachy i jest to nadal wygrana pozycja, jednak dużo bezpieczniej w takiej sytuacji jest po prostu wymienić hetmany, no i dorobić sobie hetmana i wygrać partię. Dlatego też po ruchu hetman f6 przeciwnik Jana Krzysztofa Dudy po prostu się poddał, no i dzięki temu Polak awansował do czołowej ósemki, dzięki temu spektakularnemu zwycięstwu. Naprawdę świetnie się to oglądało, także polecam Wam transmisję, czy to na Twitchu, czy to gdziekolwiek indziej w internecie. Jutro, czyli 29 czerwca, Jan Krzysztof Duda będzie grać w meczu na 99% z Dingiem Lirenem, ponieważ zajął 6. miejsce, a Ding Liren zajął miejsce 3. Także jeśli jesteście zainteresowani, jeżeli podobała Wam się ta analiza, jeżeli chcielibyście więcej takich analiz, to dawajcie znać w komentarzu. Zawsze czytam komentarze, także bardzo mi miło, jak piszecie. No i zapraszam też Was na mojego Twitcha, jaskol95. Trzymajcie się cieplutko, kibicujcie Jankowi. Siemanko.